gotowi na kolorowe szaleństwo, bo dzisiaj będzie w tym filmie bardzo kolorowo. Film o nowych kolorach Włóczki Noro, nowa gazetka, nowa, ale stara, bo stara, ponieważ wydana w 2013 roku, ale wszystkie modele są aktualne z tej gazety według mnie i są super pomysłami do wykorzystania. Rozsiądźcie się wygodnie, pokażę nowe kolory, nowy stojak na motki, na cewki, z czego lubicie zierkać. Witam się z Wami. To był taki krótki, szalony wstęp. Jestem gotowa, by pokazać Wam rzut oka. Słuchajcie, jak się na to patrzy, to po prostu głowa mała, pomysły buzują. I tak, w zakresie Włóczek Noro, w gazecie, która ma numer 3, ona była, to wszystko od Was zależy, jak na to spojrzycie, w 2013 roku. U nas jest nowością. To jest troszkę jak z gazetami FAM, one się nie starzeją i to też jest tak z tymi gazetami wydawnictwa Noro. One też się nie starzeją, zmieniają się tylko włóczki, z których możemy dane dzianiny wydziergać. W ofercie od paru dni jest właśnie ta gazeta numer 3. Postanowiliśmy przeznaczyć na, po pierwsze, pokazanie nowych kolorów włóczki Kurejon, nowej włóczki, która w motku już przewiniętym wygląda tak. Osobny odcinek filmu i właśnie do tego Was zapraszam. No to rzucamy okiem, co słychać w tej gazetce. Jak zwykle na początku jest trochę różnych informacji, ja je przewinę, ponieważ modele rozpoczynają się chwilkę później. Tutaj jest rzut oka w różne wzory, jak rozpoczyna się robótka, albo jak się kończy robótka. To właśnie jest koniec, dół robótki. W różnych można to wykorzystać dzianinach, i ściągacz, i frędzle, i nóbki. Tutaj zygzaki, tutaj warkocze. Warkocze jest fajnie wykorzystać właśnie takie w początku czapki. To też w początku czapki się nada. Więc to jest krawędź robótki. W następnych krawędź robótki również może być zupełnie inna. No i zaczynamy. Pierwszy model jest to czapka. Czapka z nausznikami. W czapkowym temacie jest tutaj mieszania włóczek jednokolorowych i wielokolorowych. I tutaj jest właśnie taki beret. To jest ten model uszatki. I to jest czapka, która według mnie jest aktualna. Chwosty na końcówce na nausznikach. Tutaj mitenki. Następny model to są mitenki. W interesujący wzór taki pętelkowy zrobione. Rękawiczki z jednym palcem. Zobaczcie na początek robótki. Są tutaj bąbelki, nóbki. Widać ten początek robótki. I na głównej części rękawiczki wzór warkoczowy. Otulacz. Otulacz i listki jako, to może być komin, to nie trzeba tak nosić, to można nosić jako komin, ściegiem ryżowym wykonany. Model swetra, który niedawno w tej nowej gazecie Noro pojawił się w nowej formie z innych włóczek wykonany. A tutaj właśnie jest bardzo interesująca konstrukcja tego modelu numer 7. Pokażę Wam za chwilkę, jak to wygląda. Model numer 8, gruby sweter, który można wykonać z wielu różnych jednobarwnych i wielobarwnych włóczek. Wszystkie zdjęcia, zwróćcie uwagę, są dopracowane, modelki. Ja bardzo, to dla mnie są trzy gazety bardzo takie inspirujące. Jest to FAM, jest to Werena i to są wydawnictwa Noro. Tutaj jest otulacz w takiej formie poncza, który sięga do łokcia. Gruby kardigan. Powiedziałabym, że pani się wpasowuje w nasze swetrzycha Danusi, jak najbardziej.
chusta. Tutaj maleńki szyjogrzej, ale on ma bardziej rolę ozdobną. Tutaj to jest model okładkowy i tu jest takie zestawienie różnych kierunków, różnych wzorów. Same widzicie, jest to barwny obraz, który jest namalowany włóczkami, kolorami włóczek Noro. I na przykład ten sweter można by wykonać z tego segregatora, który Wam w pierwszym momencie pokazałam, z Kurejona. Doskonale by się na to, do tego nadał. Jego konstrukcja składa się z węższej części przodu i szerszej części z przodu i one są zszyte ze sobą i na każdej z nich występują różne wzory. Warkocze, plaster miodu, wzór ażurowy, tutaj jest trochę warkocza. No i to tak wygląda, prawda, jak barwny obraz, który nadałby się do włożenia w ramy i patrzenia na niego i szukania różnych krajobrazów w nim. Przynajmniej no ja tak mam, patrząc czasami na dzianiny, które są obrazami. Tutaj otulacz do sukienki. Tutaj jest czapka wykonana, zwróćcie uwagę, ma nauszniki, ma sznureczki wykonane i-cordem i jest wykonana z dwóch kolorów, dwóch motków włóczki Kurejon, czyli dwa różne kolory pomieszane w jednej czapce dały taki efekt. Zwykły sweterek, kamizela, w której pracujemy jedną włóczką jednobarwną, a drugą wielokolorową. Przepiękny sweter, który powstał z dwóch różnych kolorów włóczki Silk Garden. Dwa kolory, prosty wzór żakardowy, którym pracujemy przez cały sweterek. Ściągacz na dole, później mamy plisę również wykonaną z tych dwóch kolorów. Urody niebywałej ten sweterek. Myślę, że każda z nas w szafie miło taki zobaczyła. Taki właśnie sweter, płaszczyk z kapturem. Tę formę można by teraz wykonać na przykład z włóczki Ricca. Popatrzcie na to. Tutaj również jest forma płaszczyka zapinanego na długi zamek z pasami wzorów i również szef jest wykonany na prawej stronie. Interesujący kardigan zapinany z boku na guziki. Zobaczcie na te kolory, prawda? Kolory przemawiają, do mnie bardzo przemawiają. Numer 22, warkoczowy kardigan zapinany na duże guziki. Tutaj mamy interesującą, konstrukcja tego kardigana przypomina dzierganie szala od rogu, gdzie te pasy układają się po skosie i na całość są nałożone duże kieszenie i wykończenia są również w tym kolorze. Model numer 24 to też jest z szalowym kołnierzem kardigan, w którym mamy naszywane kieszenie i dla takiej fantazji porobione liście ażurowe. A tutaj wchodzimy w spódniczki. Spódniczki z włóczki Noro. Różne są użyte włóczki na tych spódniczkach, różne też są wzory. Sekcja szydełkowa, bo włóczki Noro w związku ze swoją kolorystyką doskonale nadają się właśnie na elementy szydełkowe, co się właśnie tutaj pięknie zauważa. Każdy element jest z tej samej włóczki, z tego samego koloru, ale zupełnie inaczej wygląda. I tu właśnie sekcja szydełkowa też byłaby zadowolona. A teraz mamy koce. Koce, w której bawimy się zmianą kolorów co parę rzędów z dwóch różnych włóczek. Noro się nadaje również do otulenia, do wydziergania. Tutaj jest dużo techniki mozaikowej w tym na przykład, w tym kocu. No i tutaj jest też przegląd włóczek użytych w danej gazetce. I mamy ten przepis, który chciałam Wam pokazać, konstrukcję sweterka, tylko przypomnę sobie, jaki to był numer. Po pierwsze zajrzyjmy na ten okładkowy sweter, to jest numer 13.
Numer 13. Numer 13, czyli ten. On ma konstrukcję, wykrój taki, czyli jest szeroki i ma jedna część przodu jest węższa. Rękaw jest krótszy. To jest właśnie to, na co chciałam spojrzeć na tę konstrukcję, ale ten sweterek, który w nowej gazecie się pojawił, o już. Chodzi mi o ten model. On tutaj jest wykonany z włóczki Kurejon, ten model swetra. Jego konstrukcja, jego wykrój jest taki. Zobaczcie, że rozpoczynamy, gdzie tutaj numery są podane i są pokazane strzałki. Rozpoczynamy od tej jedyneczki, od tego pierwszego trójkąta i później dziergamy już prostokąty, dwójka, trójka i podany jest, czyli tworzymy, można powiedzieć, taki trójkąt, w którym później dobieramy odpowiednie oczka i kształtujemy resztę korpusu. No i wiadomo, tutaj chodzi o rękaw. Także to jest bardzo interesująca konstrukcja. Myślę, że fajne doświadczenie w dzierganiu byłoby z wielokolorowych włóczek. To jest ten model i to jest ta gazeta wydawnictwa Noro numer 3. To jest wydanie numer 3. No tak, a w tych nowych włóczkach, może najpierw wezmę na tapetę włóczkę, jaka pojawiła się nowa. Jest to włóczka, która się nazywa Madara. Madara pojawiła się w 7 kolorach. 7 kolorów. I pokażę Wam model, jaki mnie zainspirował do zamówienia tej włóczki. Mamy w 6 kolorach, przepraszam, 2, 4, w 6 kolorach. 6 kolorów, jeden kolor tutaj mam w formie moteczka. Znacie uczucie muszę, bo się uduszę. Więc to było to uczucie muszę, bo się uduszę. Nawet sprzętu do przewijania nie musiałam go szybko przewinąć, żeby już go mieć. Więc tak, Madara. Madara jest mieszanką, są to motki 100-gramowe. I jest to mieszanka, w której występuje 60% wełny, 30% jedwabiu i 10% alpaki. 100 gramów ma 200 metrów, przeznaczone jest na druty pomiędzy 4,5 i 5. Jak widzicie, patrząc na sam motek, to nie jest włóczka bardzo wielokolorowa. Nie jest. Ona jest tweedowa. Tutaj występują też w zależności od koloru. Na kolorze bordowym najmniej widoczne te zgrupienia są w kolorze czarnym. I to jest takie bardzo ciemne wino. To jest Madara numer 27. A na tych jaśniejszych motkach widać wielokolorowe, tweedowe zgrupienia. Na czapkę wystarczy jeden motek tej włóczki, jeszcze pewnie nam zostanie. To jest numer 29, ten taki najbardziej, on jest beżowy i ma najbardziej kolorowe zgrubienia. Numer 23 to jest lawenda. Model numer już 26 to jest kolor zielono-turkusowy. Numer 29 jest to kolor niebiesko-turkusowy, który ma zgrubienia w kolorze granatowo-rudo-bordowe. I kolor jeansowy o numerze koloru 4, który ma zgrubienia ciemno-jeansowe, zielone i bordowe. Tak one wyglądają. A do zamówienia tej włóczki skłonił mnie model numer 2. Tutaj popatrzcie, o ten model, tutaj na to patrzymy, z gazetki numer 23. To widać, że ta gazetka jest intensywnie użytkowana, to jest właśnie, ona jest przeze mnie użytkowana bardzo intensywnie i to jest model numer 2. Cóż mi się spodobało w tym modelu? Głównie to, jak pięknie wygląda połączenie ściegu, jak pięknie ta włóczka wygląda na ściegu ryżowym, czyli mamy jedno prawe, jedno lewe i na ściegu jerseyowym. I zobaczcie, to jest prosta dzianina, w której mamy dwa główne wzory. Tutaj jeszcze jest ścieg francuski, czyli same prawe. Dziergane jest na płasko i to jest
To jest prosta, przecudna dzianina, którą chciałoby się posiadać, i też dlatego pomyślałam sobie, że może warto spróbować tę włóczkę, jaka ona będzie. Jeszcze nie nabrałam moczek, ale no, jak widzicie, motek szybko zmienił formę, że tak powiem, precla zamienił się w już nawinięty motek. I teraz Wam powiem, ile potrzeba tej włóczki. Na sweterek. Już. 6 motków, około 6 motków. Znaczy, ja planuję się zmieścić w 5. I jest dziergane na drutach 4,5 i 5. A nawet dołączając, bo ona się pięknie nadałaby do dołączenia do niej innej włóczki. Ja już nawet tutaj mam pewien typ jakiejś włóczki, ponieważ i grubością, i odbiorem cudnie się nadaje do tego włóczka Silk Garden, akurat tutaj mam numer koloru, już Wam mówię jaki, 530, to jest ten Silk Garden i one grają ze sobą kolorystycznie. Ta włóczka grałaby z wieloma tutaj kolorystycznie, nie tylko z tym, ale no tak zobaczcie, jak to pięknie też z daleka to zestawienie wygląda, więc można by pomieszać sobie, wykorzystać trochę włóczki wielobarwnej i tej jednobarwnej, by powstała dzianina zupełnie inna niż wykorzystać tylko formę i użycie wzoru ryżowego i jerseyu prawego, a mieszać kolorami to ja lubię, no więc zobaczymy, co to wyjdzie. A włóczka jest zimowa, zdecydowanie ta alpaka, to się odbiera w tym dotyku, że tutaj mamy zimę na tapecie. No i taka jest Madara. Madara jako nowa włóczka w edźwiarce dostępna. Połączenie z Silk Gardenem pięknie wygląda, prawda? Ale tutaj idziemy w ten wielokolorowy, w to buszowanie w tym segregatorze wielokolorowym. Kurejon 100%. Szorstka, to nie ma dwóch słów, to nie jest delikatne, to nie ma jedwabiu w składzie, to jest szorstka włóczka, ale na popraniu się tak zmienia, że z tej szorstkości pozostaje tylko pewien taki, no wiadomo, ona się nie stanie lejąca w sobie, ale ten odbiór włóczki, te doznania dotykowe są skrajne i są takie niepokojące. I tutaj nowe kolory, czyli w tym momencie, jak już te kolory są na stanie, to mamy według mnie bardzo duży wybór kolorów w kurejonie. Z kurejona została wykonana czapka z tej gazety, którą oglądałyśmy, która była przeglądana. No i tak przejrzymy te kolory, bo ja wiem, że to jest zawsze w filmach bardzo, bardzo to lubicie, przeglądanie kolorów, patrząc na nie okiem kamery. Kto kocha mroczności, ja tylko zerknę, czy dobrze pokazuję ten sam kolor, bo czasami one są inaczej nawinięte, one są często inaczej nawinięte, więc patrzymy na motek, ale patrząc na motek, pamiętajmy o flaczkach, które tutaj są w środku, czyli o takich niespodziankach. Zobaczcie, te niespodzianki w kolorze żółto-pomarańczowym, no ale to jest kolor mroczny. 446 jest kolorem ciemnym. To nie jest takie szaleństwo, jak na przykład Wam wyjmę teraz. Kolor o numerze 438, tutaj to jest, gdzie mamy różowo, dużo różu, dużo pomarańczu, turkusu i zieleni, i to wszystko trochę uspokaja ta ciemna, prawie czarna zieleń. Motki, które widzimy nawinięte, doskonale się nadają do, jak się na nie patrzy, do wszelkich technik entrelakowych. Idziemy dalej. O, w niebieskościach. To niech będzie teraz turkusowo-niebieskie. To jest numer 429. Kurejon 429. Ja włóczkę Kurejon połączyłam z włóczkiem R od Langiers i zrobiłam sukienkę. Karczek jest Kurejona, a cała reszta jest już włóczką R, gdzie wykorzystałam jeszcze resztki. To były 2 motki do ostatniego centymetra na rękawach i na dole sukienki. 429 to taki wielki, wielki turkusobłękit.
A tutaj zobaczcie, jakie piękne zielenie. I to jest numer koloru 332. I ten numer 332 został użyty na tej czapce. To dokładnie ten kolor był użyty. Zielenie. Numer koloru 400. Przepraszam, tutaj mi się wzięły, one są do siebie podobne. 466 wygląda w ten sposób i on jest połączeniem wielu kolorów: miodowy, brązowy, rudy, fuksjowy, a w środku niebieski turkus w tych flaczkach. Niebieski turkus sobie siedzi. I tutaj nam został kolor, już, tutaj muszę je połączyć w odpowiednich moteczkach. 469, 469. Oto są te motki 469. Fiolet żółty, pomarańczowy, kolor czerwony w środku. I to by było chyba na tyle. 438 jeszcze tutaj mam, mi został jako jeden. On chyba nie był pokazywany. Zgubiła mi się gdzieś jego 438, to tu. O, mam, jest 438. I w ten sposób wyglądają nowe kolory włóczki kurejon, 100% wełna. Wełna, która się bardzo zmienia po praniu i jest taka specyficzna. Wśród nowych rzeczy, jakie się pojawiły, pojawił się też stojak na motek, pojedynczy stojak. Poprzednie stojaki, jakie były pokazywane podczas live'a, przeleciały, że tak powiem, z szybkością światła przez ofertę, ale są zamówione, a tutaj się pojawił taki oto pojedynczy na jeden motek albo na jedną cewkę. To się tak wygląda, tak się nakłada, to jest obrotowe, to pomaga w pracy z motkiem. Ja teraz może nałożę najpierw motek, żebyście zobaczyły, że jak się to nałoży, tutaj ten motek jest mocno roboczy, weźcie też pod uwagę, no to pracując z nim tak sobie odwijamy, to nam ułatwia pracę w trakcie dziergania. To jest forma motka, a tutaj mamy też cewkę. Jak cewka się nałoży, no to pracujemy sobie z cewką i to się nam obraca w ten sposób. Nowy stojak pojedynczy w ofercie dziewiarki. Zerkam okiem, a jeszcze mamy jeden nowy kolor Silgardena. Kto kocha szarości i beże, to tutaj jest nowy numer koloru 521. Akurat to jest taki przykład, że to jest ten sam kolor, ale nawinięty zupełnie inaczej i też inaczej odbieramy. Ten wygląda na jasny, gdzie jest trochę ciemnego, a ten wprost przeciwnie. Nie dajmy się zwieść, to jest ten sam numer koloru. I no to jest, na co się Silgarden nadaje, na co chcecie, na co byście pragnęły wydziergać. Można wydziergać kamizelę, ja mam z tego kamizelę dzierganą. Można wydziergać czapkę, można chusty. Do chust dodawać inne włóczki i dziergać chusty, często wielokolorowe, często mieszając dwa różne kolory, można sobie tworzyć chusty w takim stylu westernowym. No i to jest właśnie to, co w dzisiejszym filmiku chciałam Wam przekazać. Nowa gazetka Noro, nowe kolory kurejona, nowa włóczka Madara i co z niej wyjdzie, się okaże. Nowy stojak na jeden motek. No i to jest wszystko, co na dzisiaj miałam przygotowane dla Was. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, wtedy będziecie na bieżąco, co nowego wyprodukowaliśmy, do polubienia filmu, do komentowania i do bycia z e-dziewiarką. Wszystkie rzeczy, jakie pokazałam, są dostępne w sklepie e-dziewiarka i zachęcam Was do tego, by uczestniczyć w życiu naszego sklepu. Za uwagę w dzisiejszym spotkaniu dziękuję i do następnego razu. Pa, pa.